Zatrzymaj się na chwilę, a ja ci wyjawię Słowo Boże. Pierwsza Księga Samuela, 9 rozdział, 27 werset. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza. Księga Izajasza 55:3. Zalecam 14 dni zwolnienia. Taka decyzja lekarza może zostać różnie odebrana przez pacjenta. Dla niektórych taka przymusowa przerwa wcale nie jest na rękę, ponieważ nie potrafią żyć bez jakichkolwiek aktywności. Niektórzy zaś uważają się za niezastąpionych i nie potrafią pogodzić się z myślą, że ich praca będzie musiała poczekać na nich całe 14 dni. Znów inni uważają taki czas za dobrą przerwę, w której będą mogli odpocząć i nabrać energii na kolejne dni. Nasze życie przypomina ucieczkę w nieznaną przyszłość. Dlatego tak ważne jest, aby w całym tym wirze życia na chwilę się zatrzymać, wziąć oddech i w spokoju pomyśleć nad swoim życiem i osobistymi celami. Jednak jeszcze bardziej istotne jest, abyśmy taki czas wykorzystali na słuchanie. Nie chodzi o słuchanie wielu różnych głosów tego świata, które donikąd nie prowadzą, ale chodzi tu o słuchanie Boga, który przemawia również i obecnie. W Biblii Bóg zwraca się do każdego z nas osobiście. Jego dobra nowina charakteryzuje się zarówno mądrością, jak i miłością. Wprawdzie pokazuje nam, że jesteśmy zgubieni i żyjemy z dala od Boga. Jednak ta dobra nowina pokazuje nam również drogę do zbawienia. Pan Jezus Chrystus pragnie zbawić każdego, kto do Niego przyjdzie. Poprzez swoją śmierć zwyciężył wszystko, co oddalało nas od Boga. On, Pan Jezus, uczynił pokój przez krew krzyża swego. Tak uczy nas list do Kolosan, 1 rozdział, 20 werset. Chwile spokoju mogą okazać się dla nas zbawienne, jeśli wykorzystamy je na szukanie społeczności z Bogiem.